witam i zapraszam na kolejny odcineczek z tej gry. Mam nadzieję, że będę się bardziej rozglądał niż w tej misji z windą i będę bardziej to ogarniał, gdyż ponieważ mam około 35-40 minut na ten odcinek, nie chciałbym przedłużać niepotrzebnie. We need assistance finding a missing person. Is the incident location accessible? No, we are trying to find someone who can give us access. We're on our way. Please report back if the situation changes. O, ktoś zasypany jest, czy coś? Kontenery. Poniedziałek, 29 maja 2023. Rodzaj wezwania, pomoc policji. I co, szukamy kogoś w kontenerach? Termowizją? Czy jakoś tak? Hej, gdzie szefu jest? A, już się pokazał szefu. Siema. Requested that we help search for several missing persons. They are homeless people who were seen breaking down the gate. Find them and bring them here. The police will then take care of everything else. Roger. Jak on to fajnie powiedział? Strażacy zdobywają podczas oglądania. Dobra. To wiem. Zrobili się bezdomni. Jak on to fajnie powiedział? To tak jak nie mówić, że osoba jest karłem, tylko że nisko rosła. Wziąłbym chuligana. Zaraz, w której to stronę się patrzy? To jest... Dobra, może się przyda. Wziąłbym może ten... Zaraz, ja nie mam termowizji jako takiej. Bo tym... Możesz przestać chodzić? Wskazuje temperaturę w zakresie pomiarowym, służy do poszukiwania źródeł. Czyli... Chyba, że szczotkę podniosę, to wtedy... Będę ganiał ich. Zamknięte. Dobra, i co mam to zrobić? Serio? Będziemy ten... Kardę ten otwierać? Chyba jądra sobie robicie, że tak się wyrażę. No palety są. A może weszli do kontenera wyżej? Co ja mam to zrobić? Przecież ja nie będę każdego kontenera otwierał. O! Szlifierka? Nie no. Chyba by nie weszli tutaj do środka ten. Co ja mam za wezwanie w ogóle? Zamknęli kogoś niechcący, czy jak? No jest wózek, no są ślady. Zaraz, może jak jest... Wózek to ktoś niedaleko jadł. Znaczy ten... Co to w ogóle za... Za misja ratunkowa? Bo ja tego nie kumam. I co, policja nie mogła kontenerów sama otworzyć? Tylko mnie wzywają? I co, mam sobie wypić tą kawę? Zapewniono kawę dowódcy akcji ratunkowej. No, serio? Kawę znalazłem w tym, w kontenerze i mam szefowi zanieść? Kto to grę pisał? Proszę szefie, kawa. Szef się napije. Może zastąpię szefa kiedyś. I needed that. Thanks, man. Co za głupota. Ta gra się siłuje na realizm, czy po prostu ten.
nie wiem, jakaś komedia? Znalazłem kubek z kawą w tym i zaniosłem szefowi, jak ktoś do tego, nie wiem, coś tam złego zrobił z tym i są się zatruje na przykład. Nie wiem, no to chyba rzeczywiście pójdę po tą szlifierkę, bo coś tak czuję, że to może być na rzeczy. Jeżeli ja mu dałem kawę z kontenera. Myślę, że te wózki są jakąś podpowiedzią. Poza tym, jakby bezdomny mógł się tu zamknąć sam. O, słychać coś. Ona... Situation report. There's smoke coming from one of the containers. Copy. Smoke in the container. Continue to investigate the scene. I co, nie wyniosę go? Situation report. Unconscious person discovered. Suspected smoke poisoning. Roger that. The paramedic is heading your way. Tak? Smoke was coming from the camp stove. W sumie, co? Muszę śmigać po ten. Ej, po gaśnicę. A może tu się otworzy? Będzie skrót. Panie, tam nie trafię. Nie, no może trafię. Ale przynajmniej było słychać, że się coś jada. W sumie, jakim to trzeba być mózgiem, żeby zamknąć się w kontenerze i kuchenkę odjarać. Grubo. Nic dziwnego, że oni są bezdomni. Zastanawiam się... Dobra, już się nie zastanawiam. Wezmę szlifierkę. To jest jakaś szlifierka. Kominiarka. Aha, dobra. Gdzie ta szlifierka? Chyba z tamtej strony. Zaparkowaliśmy odwrotnie i już mam problemy. No, a szlifierka to było to. Dobra. Idziemy tamtemu, pomożemy mu zaraz. Coś mu się stanie. Ale bym zobaczył, jak to działa. Czy w ogóle my mamy to, tak to robić, bo nie mam pojęcia. Czy to będzie traktowane jako uszkodzenie mienia? Nie mam pojęcia. Idziemy. Gaśnica. Zgaśmy to. Gdzie on był? Tutaj. No jak tu się gasiło? A. Extinguishing attack initiated. Fire's out. Understood. Fire is... I co? Możemy go zabrać teraz, czy już nie? Coś tu było. Harry, mów. Hello? Can you hear me? I gotta get him out of here. No to zabieraj. Plecak. Aha. Pewnie poprosi o plecak. Fajnie by było, jakby to był tylko ten jeden gościu i tyle. O, jak podjechała, jak miło. Proszę bardzo. Noszę upuść. To chyba opuściłem. Idę po ten plecak. Coś mi się wydaje, że to może być ważne. Okej. Zapełniono.
Ratowano ogłoszoną, ratowano osobę. Co, jeszcze jej nie uratowałem? Zastanawiam się, po co mi ten plecak, ale... Jest on z plecak... Tracę siłę? Serio? Co on tu ma? 100 kilo? This is a good place to put injured people. Mogę z nim pogadać? Dobra, to zasadniczo... Nie wiem, po co miałbym mu ten plecak przynosić. Dobra. Rozumiem, że szukamy dalej. Czegoś. Czegoś. Szlifierka. No zakładam, że nikt nikogo nie zamknął tutaj, bez przesady. Zresztą zobaczymy, jak ten... Już nikogo nie znajdę, to wtedy się poszlifuję. Ciekawe rzeczy mają w tych kontenerach. Ale obstawiam, że coś bym usłyszał. I że tam, gdzie są kłódki, to raczej nie, nikt nie wszedł. O, słyszę chrapanie. Gdzieś. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie no, słyszałem coś. Gdzieś. Coś słyszałem. Tutaj gdzieś coś jest. Przecież mam o mamy. Jak się tędy przechodzi? Zagadki. Dobra, weźmy szlifierkę. Będzie kolejne uszkodzenie tego mienia pewnie. Ale wydaje mi się, że coś słyszałem. Gdzieś. W tej okolicy. O, kolega. Co to? Halo, Timo. Hey! What do you want? You need to clear the area. Make your way to the exit. Forget it. You can't do anything to me. Wait! I ought to follow him. Tak, udajmy się za nim. No i? Nie mów, że to twój plecak. What happened? Where's Harry? Go to the exit. You can't stay here. Może to właściciel plecaka. Harry, coś ci się stanęło? Już? Uratowano osobę. Priorytetowe zadania zostały ukończone. I didn't know he was lying there in the smoke. Do you think he'll be all right? Don't worry about him. Pewnie. He's safe now. I co ja mam tu jeszcze do znalezienia? Może coś z tym plecakiem? Skoro go się dało podnieść.
Może jemu dam. Nie da rady, no. Hej, pytanie. Jedną rzecz. 15 minut minęło. Czyli wydaje mi się, że niepotrzebnie te kontenery potwierałem. Będzie uszkodzenie mienia. Zobacz, może ciastko znajdę, jak już szefu dostał kawę. To może jeszcze ciacho znajdę. No, szlifierką jeszcze, szlifierki nie używam. Wydaje mi się, że to było bez sensu. Mała szansa, żeby ten jakiś bezdomny wlazł do szlifierki. Znaczy, do zamkniętego kontenera. Tak mi się wydaje. Dobra, chyba się nie dowiem, co mi to zostało. Może jak kiedyś będę tą grę maksował na 100%, to wtedy się poczyta. Co ominąłem ciekawego? Bo w sumie powinno być tak jak w tym, jak w GTA 5. Mieliśmy jakieś punkty do spełnienia, ale jakby mogliśmy przypadkowo je spełnić podczas wykonywania jakby misji. Ale jak misję skończyliśmy, to wtedy nam podawało. Looks like the homeless people are nearby. I should take a closer look at the containers. No nie mów mi, że to była ta... Nie, no nie. Ale zasadniczo... Kolego... Już chyba wszystkich uratowaliśmy. To tylko jest podpowiedź i wtedy pewnie bym tutaj podszedł i bym to zobaczył. Tak mi się wydaje. Chyba, że jeszcze coś tutaj mamy. Ej, tylko mi nie mów na przykład, że powinniśmy to wywietrzyć na przykład. Zobaczmy. Tak zmarnuję najwyżej jeszcze te 5 minut. Jak skoro jest to zadymione, może to trzeba oddymić po coś? Głupie, no ale cóż. Podnieśmy wentylator. Wentylator. Serio? Zmęczyłeś się? Nie ma takich punktów, żeby staminę pójść. A jaki ten? To ciężkie takie jest? Może ten będziemy odkładać, będzie szybciej odzyskiwał. Super. Teraz pytanie. Jak to się ustawia? Wydmuchuję. Załóż. To się jakoś obracało? Kiedykolwiek? Ej, gdzie to jest? Nie, to nawet się tego... Nie da to użyć. Tak mi się wydaje. No dobra. To nie to było. To nie to. Idziemy, oddajemy i kończymy tą misję. Bez tego jednego pobocznego, bo nie mam pojęcia. Może coś tutaj się robiło, może trzeba było z policjantem zagadać. Radiowo stoi, ale policji nie widać jak zawsze. Co tam, szefie? Jak tam kawa? We're done here, right? Te.
Jedziemy. Skuteczność 80%. Wskaźnik trafień. Rozumiem, że nie było uszkodzenia mienia. To mogłem pootwierać, może coś bym znalazł. Ciekawego. Dobra, idziemy kolejna. Fire and rescue, please state your emergency. I can see flames through the window in the office building across the street. That can't be good. Can you tell if there are still people in the building? No, I can only see flames behind the window. Keep your windows closed, the fire department will be there soon. Okej. Może w końcu jakiś pożar. Znowu ten BNZ. Wtorek, 6 czerwca. Znany mi budynek, tak a propos. Z windą się męczyłem. Dobra, weźmy może gaśnicę na początek. Dysza rozpylająca pewnie się też przyda, ale to za chwilę. Chuligana weźmy. Co jeszcze możemy wziąć? Szczotkę to nie. Kurtyna dymowa? Myśli się, że się przyda? Dobra. Sporo tego. Zagadajmy z szefem. Jajaj. Zastanawiam się, czy tego nie wziąć. Jak to się mówi? Kurde. Tej termowizji, czy coś tam. Klucz. Otwiera zamknięte drzwi. A co my tu mamy otwarte? Znaczy zamknięte. Dobra, otwórzmy. Mamy alarmę, winda. Winda działa, ale nie działa. Co znowu mamy ten powyłączać? Coś? Odblokuj drzwi przeciwpożarowe. Serio? Co miałem zrobić? Okej. Mapa. I sami to, jak się z tej mapy korzysta. Tu mamy windę. Trochę pamiętam ten no. Tu coś pewnie było. Można pewnie otworzyć. To też pewnie można otworzyć. Może w końcu się przyda też system wentylacji. Nie, to chyba jeszcze nie w tej misji. Prąd działa? Działa. Możemy wejść, zejść niżej. Dobra, niech będzie. Tylko tu nic nie ma. Samochody się nie palą. Okej. To jest winda ciekawe. Windę zablokować, żeby ludzie nie jechali windą podczas pożaru? Serio? Zaraz się przekonamy. Tylko w sumie... Dobra, weźmy. A ja mam w ogóle... Mapa... Aha, zaraz. Jak się mapy używa? Jak? No to super widzę, że tak powiem.
Chen. Dobra. Miałem iść po chuligan, znaczy ten. Co ja chciałem? Situation report. I'm in the stairwell, proceeding to investigate the scene. Roger. Pusto. This room is empty. Ten pokój jest pusty. Nothing to see here. Ta. There's nothing here. Dobra, pozwiedzajmy trochę. Tu ktoś jest. Nie ma. There's nobody here. Nikogo nie ma w domu. Przypuszczam, że na drugim piętrze, może w kuchni się coś jara. No. There's nobody here. Dobra, czyli to mamy sprawdzone. Tutaj. Też nikogo. There's nothing here. Namiastka kuchni. Gdzie ten pożar? Tutaj ktoś jest. There's someone here. Proszę. Didn't you hear the alarm? You must leave the building immediately. All right, we're leaving. Dobra. Ewakuowano. No to ale to i tak muszę inspekcję zrobić. To w teorii chyba już ich znalazłem, nie? Kogo miałem znaleźć? Nothing to see here. Mam nadzieję, że to nie jara się znowu. There's nobody here. Winda. Czy tam szyby windy? Tam byliśmy, dobra. Nothing to see here. Ta. There's nothing here. Ciekawe, gdzie ten ogień niby widać. This room is empty. Raczej nikogo już nie znajdziemy, moim zdaniem. There's nothing here. O, proszę bardzo, jest jednak. Nie skacz. Didn't you hear the alarm? You must leave the building immediately. Oh, okay. Stoi się, patrzy. Czy my możemy z tego kosza jakoś skorzystać? Tutaj pewnie będzie tradycyjne użycie, nie to. Zamek do drzwi? Serio? Wymaga... Trzeba wyłamywać? Dobra, zobaczmy. Co tu możemy zobaczyć? Normalnie akcja jak pod arsenałem. Może ten. Antenę satelitarną naprawimy. Przy okazji. Dobra, tu się nic nie robi. Nic się nie dymi. Tylko po co ten wóz strażacki z tym? No nie, serio? Może zejść z tej drabiny jakoś? Słyszę ogień. To w kuchni się jara. Zdecydowanie. To jest kuchnia. Dobra, idziemy. Kuchnia. Albo nie, tutaj. Zaraportuj. Kurtynę muszę mieć, kurde. Człowieniu.
Dobra, czyli znaleźliśmy źródło ognia. Znaczy źródło, no, co się pali. Wezmę taśmę, żeby windę obkleić. Gaśnicę mamy, muszę kurtynę wziąć. Tylko pytanie, czy będę miał ręce wolne. Chyba, że nie brać gaśnicy, tylko ten. No. Wąsza wziąć. Dobra, kurtyno. Mam wrażenie, że po węża będę się wracał zaraz. Kurde. Co jeszcze mogę wyrzucić? Halo. Klucz? Jak mi się przyda? Chciałem tą windę obkleić taśmą. Mam takie wrażenie, że tak trzeba. Zobaczymy, przekonamy się. No, trafisz. Dobra. Żeby podczas pożaru ludzie nie jeździli windą. Schody do góry, gdzie są? Słychać. To chyba nie musiałem windy obklejać. Ale tu nie zaglądałem. Jak słychać, jak się ten... Może kamerą termowizyjną powinienem walnąć. Tutaj windy już nie ma. Dobra, kurtyna. Report. Fire spread in the kitchen, third floor. Roger that. Initiate firefighting attack. Watch out for the spread of smoke. Dobra, gasimy. Extinguishing attack initiate. Chyba, że to trzeba, no bo było z wężem przyjść, ale może nie. Sikaj, sikaj, gaśnico. Ciekawe, co będzie, jak mi zabraknie gaśnicy. Dobra, coś tam się gasi. Fire's out. Understood. Fire is out. Czyli co? Jest okej? Kurtyno. Okno otworzyłem, żeby się wywietrzyło. I co teraz mamy zrobić? Jeszcze. Wywietrzono wszystkie pomieszczenia. No nie mów mi, że muszę pod ten wentylator śmigać. Taki kawał. Się zasapie, chłopak. Ajajaj, czyli tak, jeszcze raz. Znaki zapytania. Zwietrzono wszystkie pomieszczenia, dobra. To już mi chyba nie będzie potrzebne. Weźmy zatem... Gdzie jest ten wywiecznik? To. I bym wziął... K.
kamerę termowizyjną, bo coś. Nigdy nie wiadomo. I teraz parę kroków i odpoczynek. Serio? Samo się wywietrzyło? Okej. To jeszcze dupnę tym kamerą termowizyjną, wiecie, żeby nie było. Jak to się robiło? Looks good. Tak, looks good. Nothing to see here. To chyba tyle. To znowu czegoś nie zrealizowałem. Nie wiem czego. Nie ma czasu się analizować teraz. 36 minuta, można kończyć. Ciekawi mnie, po co to było. Może dałoby się tym pojechać jakoś. Byśmy w teorii Gosia na przykład stąd ściągnęli. Ty, może to tak było? Kurde. I by Gosiu tu wskoczył, byśmy go ten... mogli ewakuować. Sterowanie używane do kontrolowania. Hold on tight. Te. To prawdopodobnie ten, mogliśmy... człowieka zdjąć. Serio? Ja to jeszcze raz. Super. No to tak zakładam, że prawdopodobnie ten... Bo on tu stał jakby na tym balkoniku, więc to jest pewnie ten brakujący punkt do zaliczenia. Dobra, idziemy stąd. A to co to? Serio? Klucz do systemu sygnalizacji pożaru. Może się przyda to kiedyś. Dobra, bo zrobiłem wszystko. Czyli warto pamiętać, że coś tam jest takiego. Jak widać, co chwilę się jakaś misja powtarza w tych samych budynkach. Jedziemy. Przypuszczam, że ten jeden znak zapytania to było osiągnięcie tego klienta przez balkon. Ale mam 100%? Jak? No dobra, nieważne, mamy 100%. Następnej misji już nie biorę. Dzięki zatem za obejrzenie tego bonusowego w sumie odcinka w czwartek. Nie wiem, kiedy zapraszam na kontynuację. Postaram się, pamiętać o tej grze w przyszłym tygodniu. Ale zobaczymy, jak wyjdzie. Dzięki jeszcze raz w każdym razie, a ja zmykam. Hej!